Siemaneczko, cześć czołem, tutaj Pimento, witajcie na moim kanale. W tym odcinku jedziemy z testem Syda z waty stalowej. Zapraszam! Jest to budowniczy, posiada bazę, wabik oraz szarże. Postać ta zorientowana jest na młoty, na walkę w zwarciu, walkę bronią białą. Ciekawy pomysł, co? Przy tym ma malutką bazę, która nie ma żadnych specjalnych wzmocnień bądź efektów i wabik, który jest przydatny, wybucha na koniec, ale poza tym również nie jest jakoś super wzmocniony. Ogólnie jest to jeden z lepszych budowniczych. Na liście White Sushi'ego, czyli powiedzmy takim rankingu człowieka z Reddita, który o tej grze wie milion rzeczy i to i tak mało powiedziane, jest na trzecim miejscu, także jest naprawdę potężny. White Sushi wspomina, że jest to postać nastawiona na ogromny damage punktowy, nie przez jakąś tam jednostkę czasu, tylko jak nadejdzie przeładowanie kinetyczne, to damage jest duży, potem on spada i znowu jest duży, takie falowe oddziaływanie. Oprócz tego przyspieszona prędkość ataku naprawdę dużo daje. Na początku pokażę wam, jak ta postać prezentuje się w walce, po czym przejdę do omówienia buildu na tą postać i ewentualnych wsparć premii do niej. Także jedziemy sobie z walką. Dobrze, to na początku pokażę wam na sucho jego zdolności, a mianowicie to jest wabik, który przyda nam się do zbierania mobów w jedną grupę i odciągania ich od nas. To jest szarża. Ona może być przydatna do zbierania grup mobów z naszej drogi, ale również na przykład jak szarżuje na nas burzyciel bądź leci duch, my użyjemy szarży w odpowiednim momencie, to jesteśmy w stanie uniknąć jego ataku w sposób taki, iż zaszarżujemy na niego, on się odbije od nas i wszystko działa. Oraz oczywiście bazę, której nie wiem, o, mogę sobie ją tu postawić. Baza jest malutka, ale zawsze lepiej mieć małą bazę niż nic, zwłaszcza że umiejętności budowniczych nie są jakieś wybitne, więc baza się przydaje. No a teraz mamy Kafara, ten młot jest pod niego idealny, oczywiście pod kryta, gdyż ta postać jeszcze wzmacnia jego zdolności krytyczne i jeszcze przyspiesza jego atak, także z Kafarem działa najlepiej. Patrzcie jak nasuwa tym młotem i to było przeładowanie, boom. Ale nawala jak szalony. Moby nie mają szans. Może jakiś obóz sobie zniszczymy. O panie. Uhuhu. Poczekajmy chwilę, aż Kafar odnowi swoją, nie wiem, prędkość ataku. Żeby znaleźć ją bazową. Ja sobie zbuduję się do obozu może. I mamy jakiś obóz. Tak, atakuje bazowo Kafar. A... Potrafimy trochę mobów. I teraz mamy ten szał. Jednocześnie wspomogę się wabikiem. Odwrócę ich uwagę ode mnie. Może zaszarżuję też na nich. A patrzcie, zebrałem ich sobie, oddzieliłem, zadałem obrażenia. I gotowe. A chodźcie do mnie. Dobra, oczywiście osy. A. Także Syd jest bardzo dobrą postacią, naprawdę mega dobrze sprawdza się w walce, mega dobrze używa się nim młotów. Jeśli lubicie silną broń obuchową, wchodzenie z wielkim młotem w zwarcie, to Syd jest postacią idealną dla was. Do tego jeszcze wadą postaci na broń białą jest to, że często obrywają. Jako iż jest to budowniczy i ma wabik, który jest w stanie odwrócić uwagę przeciwników, jest to częściowo skompensowane, więc bardzo ogólnie polecam, mi się podoba gra tą postacią. A teraz przejdźmy do omówienia buildu na nią. Zapraszam! Na premię wsparcia mam dla was parę propozycji. Pierwszą z nich jest na przykład Zmierzch Bogów, który ma premię Boxer, która zwiększy siłę uderzenia broni obuchowych, jak również ich obrażenia maksymalnie o 12%. Jest to warte, gdyż tym akurat będziemy się posługiwać tymi brońmi obuchowymi, jakimi są młoty. Ewentualnie, żeby tak nie wydziwiać z postaciami eventowymi, możecie wziąć stróżującego byka, który wzmocni wasz build na trafienia krytyczne jeszcze bardziej, zwiększając wskaźnik o kolejne punkty. Polecam. Lub po prostu spec-porażacz Penny, która zwiększy wasze obrażenia młotami. Myślę, że również warto przemyśleć tą postać na premię. Natomiast jeśli mowa o premii taktycznej, zabójcze ostrze z premią Korozja, która po trafieniu krytycznym, jeśli oczywiście budujemy sobie na to postać, będzie zadawać obrażenia nałożone na czas, czyli taki jakby ból jeszcze dodatkowy, oprócz bólu jeszcze korozja, także mega myślę sobie połączenie, zająbisty build by wyszedł na to.
Lub jeśli nie chcemy wspierać konkretnie tej postaci, tylko ogólnie jakąkolwiek postać, bardzo uniwersalną premią jest survivalista mistrzowskiej granadierki Ramirez, która pozwoli nam po zabójstwach, umiejętnością bądź bronią, regenerować punkty wytrzymałości, co zawsze się przydaje. Lub możemy też wzmocnić jego wabik, który jest no trochę słaby niestety. Poprzez premię wypalacza szlaków, tutaj na przykładzie amerykańskiego fazy, twój ruch zbóru, która pozwoli wabikowi zadawać obrażenia co jakiś interwał czasowy, czyli na przykład co 2 sekundy. Także to również jest warte rozważenia. To były moje propozycje, wybierzcie sobie coś, co wam odpowiada. Oczywiście jeśli znacie jakiś lepszy build na tą postać, to zachęcam do podzielenia się nim w komentarzach. Im więcej buildów, tym lepiej, myślę sobie, tym więcej opcji. Także w teście tej postaci to na tyle. Można ją zdobyć z fabuły Doliny Samowitości, jakby jeszcze ktoś nie był tego świadom. Ja testowałem ją na misji o mocy 100. Sam mam 102 poziom mocy, a postać miała 106. Broń, której używałem, miała 130 poziom mocy. Także myślę, że bardzo dobre połączenie. Zachęcam do zostawienia po sobie łapki w górę pod tym filmem, to pomoże mi pozycjonować materiał. Oraz do subskrypcji, jeśli chcesz na bieżąco dostawać informacje ze świata Fortnite'a. Ja dziękuję ci za obejrzenie tego odcinka i do zobaczyska. Cześć, cześć!